Witamy Państwa bardzo serdecznie w nieco innym miejscu. Tak jak w lipcu mieliśmy okazję spotkać się z panią Janną Domagałą właśnie tutaj w Opolskim Heliosie, tak i witamy się w sierpniu. Obiecaliśmy, że się ponownie tu spotkamy, wracamy, więc jesteśmy. Tak jest. Pani Janno, dzisiaj jest świąteczny dzień w naszym kraju, więc też i dorośli z dziećmi, mam nadzieję, odpoczywają. Część pewnie z nas jeszcze na wakacjach, część tuż po wakacjach. Natomiast skoro wspomniałem dzieci, to tak sobie pomyślałem, bo ostatnio było ostro, bo było o obcym, więc dla nieco starszych, dla nieco starszych dzieci, takich jak my, którzy kochają tę sagę. Natomiast wakacje zawsze się kojarzyły, pamiętam, ja je zawsze kojarzyłem z bajkami, z Flintstonami i takimi różnymi projekcjami, a teraz też jak dlatego tak się skusiłem na to, żeby z panią o tym porozmawiać, bo w repertuarze zauważyłem między innymi trzy filmy typowo familijne, dziecięce, w tym jeden, który od razu skojarzył mi się z pewną polską produkcją. Ciekawe, czy widzowie też będą mieć takie skojarzenie. Ciekawe, czy widzowie też sobie pomyślałem, czy też będą to kojarzyć. No ale po kolei, bo myślę o Zaku i Wowo, o Oneli i o Sekrecie i oczywiście o wspomnianym Haroldzie i tej magicznej kresce. To są takie propozycje rzeczywiście i dla dziecka, ale idealne też dla rodzica z dzieckiem. Tak, bo kino familijne już od jakiegoś czasu jest takie, że to nie jest stricte tylko dla dzieciaczków, ale wiadomo, że dzieci przychodzą do kina z rodzicami, więc starają się twórcy, żeby te filmy były i dla dorosłego, i dla dzieciaka. Takie były nasze propozycje z początku wakacji, bo i W głowie się nie mieści dwa, czy Gru i Minionki, to są właśnie tego typu filmy, a w tej chwili mamy naprawdę wysyp, obecnie gramy trzy tytuły, właśnie, z których może każdy coś wybrać. Bo dla tych troszeczkę mniejszych mamy Zak i Wowo, Tropiciele Magii, to jest film animowany, to jest film przygodowy, mamy tam świat baśniowy, ale mamy też rodzeństwo, dwóch braci, w których jeden zaginie, drugi musi go znaleźć, czyli musi odbyć przygodę, żeby go uratować, a przy okazji oczywiście uratować jeszcze jakieś magiczne zwierzątko, więc jest kolorowo, jest magicznie, ale to jest takie kino animowane, więc tak dla mnie tak w okolicach 6 roku życia z dzieciakiem jak najbardziej można się wybrać. To początek, a potem mamy dwa filmy fabularne. Z takiego, niektórzy twierdzą, że era filmów fabularnych, przygodowych dla dzieci i młodzieży to już troszeczkę tak odchodzi w dal, bo raczej animacja rządzi. Nawet polskie propozycje za duże na bajki, pierwsza część i druga część próbują udowodnić, czy Akademia pana Kleksa, że jednak ma się jeszcze dobrze. I trzeba mieć dwie rzeczy moim zdaniem. Bardzo dobry scenariusz, który super jak się opiera na książkach, tak jak mamy w tym przypadku, i fajną obsadę, taką, która do tego młodego widza się jakoś dostanie. I w przypadku... Tak, zwłaszcza, że tutaj też i w przypadku Nelly Rapa, to przecież tutaj możemy wrócić do autora książek Biura Detektywistycznego. Tak, bo na podstawie... Prawda? Lassie i Mai. To... Tak, bo na podstawie jego książki mamy właśnie tym razem drugą adaptację. W przypadku Nelly Rapp tutaj mamy typową kobiecą, dziewczęcą bohaterkę, bo nasza główna bohaterka, czyli Nelly, odkrywa, że ma wujka troszkę takiego strasznego i w związku z tym, jak wraca do niego na jakąś kolejną rodzinną imprezę, to odkrywa, co tak naprawdę strasznego w nim jest. W przypadku tego autora i Nelly, czy studia detektywistycznego Lassiego i Mai, to jest fajne, bo tam zawsze jest jakaś zagadka taka kryminalna i detektywistyczna, z którą nasi młodzi bohaterowie muszą sobie poradzić, więc zapraszam. Cieszę się, że to jest taka typowa dziewczynka, która jest takim głównym bohaterem. Nie ma tu żadnego kolegi, który będzie ją ratował z opresji, tylko ona sobie musi ten problem rozwiązać, więc zapraszam. Mhm. Takie trochę kino feministyczne dla tych najmłodszych. Ale myślę, że chłopaki też będą zadowolone. Tak. A jak nie, to sobie coś namalują kredką. Tak, i Harold i magiczna kredka. No tak, to jest ten film, który nam się kojarzy z... Zaczarowanym ołówkiem. Ołówkiem, oczywiście. Tak. No, może Państwo starsi pamiętają, młodsi nie, ale warto sięgnąć sobie i znaleźć, jak to się mówi, w internecie. Są te odcinki, można sobie też przypomnieć właśnie słynnego polskiego ołówka. Nie to, żeby po prostu, nie, że wszystko wymyśla Ameryka nie, i Europa. Nie. Myśmy już to dawno wymyślili. Tak jest, bo tutaj sam pomysł jest ten sam. Mamy zaczarowany ołówek, którym jeżeli coś namalujemy na kartce, to ożywa. I nasz główny bohater taki zaczarowany ołówek ma i wywołuje do istnienia bardzo ciekawe, różne stwory wesołe. Wszystko jest fantastycznie do momentu, kiedy ten ołówek trafia w złe ręce. I wtedy trzeba będzie niestety o niego zawalczyć, więc tym razem
kino przygodowe, fabularne, dla mnie dla troszeczkę takiego powyżej 7 roku życia dzieciaki razem z rodzicami, więc zapraszam, kto by się nudził, to jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o sierpień i nasze propozycje w kinie familijnym. No to tak jak pani mówi, to cały sierpień, ale za chwilę przyjdzie wrzesień, powrót do szkoły, na koniec wakacji zawsze dzieciaki jednak chcą jeszcze się odstresować i pójść do kina. No i pojawia się, był Żółw Leonardo. Był. Bajkowy i nawiązujemy też a propos bajek i filmów animowanych i familijnych do Żółwi, ale teraz będzie zupełnie inny Leonardo i to jak to Leonardo będzie coś tam odkrywał. Tak, mamy we wrześniu, na początku września propozycję animowaną Leonardo Odkrywca i tutaj zbieżność imienia nie jest przypadkowa, ponieważ za pierwowzór tej animacji posłużyło życie i postać Leonardo da Vinci, więc będzie takie pomieszanie, bo z jednej strony będziemy przyglądać się burzliwemu życiu naszego artysty, ale też tym jego wynalazkom i tym, jak on usiłował połączyć sztukę z wynalazkami i z nauką, więc uważam, że to takie będzie trochę przemycenie do animacji bardzo poważnej i fajnej przygody, więc zapraszam bardzo serdecznie. Będzie też śmiesznie, bo ta animacja ma takie, widziałam już spore fragmenty, ma takie wątki, z których naprawdę powinniśmy się wszyscy śmiać. Takie właśnie trochę nauki i trochę zabawy na początek roku szkolnego. Myślę, że to może być ciekawe połączenie. Jakby Państwo chcieli wiedzieć, kto wymyślił helikopter, to niech Państwo szukają Leonarda Odkrywcę, prawda? To wrzesień. No ale to może zróbmy teraz w połowie miesiąca jeszcze taką wakacyjną niespodziankę naszym widzom, Pani tak Jasiu, jest. I zadajmy im pytanie konkursowe, żeby być może jak dorosły wygra, to żeby przekazał te nagrody swoim rodzinie, najbliższym, najmłodszym. O, może to będzie pytanie dzisiaj, że tak powiem, skierowane do najmłodszych. Tak, to jest pytanie skierowane do najmłodszych, ale oczywiście rodzice mogą pomagać udzielić tę odpowiedź. Proszę podać na imię i nazwisko artysty, który został pierwowzorem do kreskówki Leonardo Odkrywca. No myślę, że sobie Państwo poradzą błyskawicznie, więc już piszemy odpowiedzi pod adres czas na seans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe, jak zwykle honorujemy nagrodami od sieci kin Helios. A my się jeszcze spotkamy, drodzy Państwo, na wakacjach, ale już powoli ten wakacyjny cykl będziemy też kończyć i wracać do rzeczywistości, jeśli chodzi o dzieci, to oczywiście szkolnej, no ale my naszej filmowej, dorosłej, wrześniowej również. Joanna Domagała, szefowa Opolskich Heliosów, dzisiaj naszym wakacyjnym gościem, a my spotykamy się tradycyjnie za tydzień.